Konstytucja! 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 Sydney z wami! 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 Przespacerujcie się tam z tymi kamerami! Konstytucja! 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 Marionetka! 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 Będziesz siedział! 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 Marionetka marają! Wolne sądy! 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 Zrób, zrób! No już wiesz. Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Ale mam też jeszcze wiadomość dla przeciwnej strony. Czy wy myślicie, że te tysiące osób, które protestują, walczą, zrzeszają się, wymyślają różne formy protestu, czy wy myślicie, że to wygaśnie? Że to się skończy? To się nigdy nie skończy i my wygramy, słuchajcie. My wygramy! My wygramy! My wygramy! My wygramy! My wygramy! Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Witam wszystkich. Ja mam na imię Liza. Mieszkam w Sydney od 12 lat. Właśnie zakończyliśmy protest w Sydney, który został zorganizowany z powodu przyjazdu Andrzeja Dudy do Australii. I udało nam się zebrać, ja byłam organizatorką tego protestu, udało nam się zebrać około setki osób pod konsulatem. Uważamy, że jest zagrożona demokracja, zagrożona jest niezależność, niezawisłość sądów i postanowiliśmy zebrać się tutaj, żeby solidaryzować się z protestującymi w Polsce, żeby dodać im otuchy, żeby prosić ich, żeby nie odpuszczali. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za to wszystko, co zrobili do tej pory. Nie ma takiej możliwości, żeby taka moc tych ludzi i nasza, żeby to gdzieś kiedyś przepadło. Nie uda się następny reżim. Nie odpuszczajcie. To jest wiadomość, którą chcieliśmy przesłać do Polski i dlatego zorganizowaliśmy te protesty.